Dzień dobry. Ja nie mam wciąż pewności, że taki dobry. Jeszcze się rozglądam, czy się uśmiechacie. No niektórzy się uśmiechają. Słuchajcie, naprawdę jest piękna okoliczność, że jest dzień sobotni, że ciepło jest, że możemy Pana Boga chwalić tak, jak wierzymy. I jesteśmy tutaj w kraju, gdzie jest pokój, gdzie mogliśmy zjeść śniadanie, chyba że nie chcieliście. I jakiś obiad też się znajdzie. Jest naprawdę czasy tak dobre, że jeszcze tak dobrych nie było. I kamp przed nami, to też jest bardzo dobre. Ja też od siebie chciałem tak bardzo krótko zaprosić, że warto przyjechać. Że to jest takie nasze święto. Adwentystyczne święto namiotów. Kiedy zostawiamy nasze wygodne łóżka, zamieniamy je na karimaty, materace, a nasze domy na namioty i przez tydzień spędzamy go w miejscu pięknym, gdzie będziemy w wierze i jestem pewien tego, będziemy spoglądać na piękny Boży charakter. Dzisiejsze słowo poprzedzę taką moją refleksją związaną z wielokrotnymi wyjazdami do Izraela, korzystając z tanich linii lotniczych. I za każdym razem z jednej strony podziwiałem tych ludzi, którzy są tak bardzo z nosem w Piśmie Świętym, znają tak dobrze nauki, które płyną od chociażby z przykazań, o dniu sobotnim, tak skrupulatnie przestrzegają tego dnia. I myślę sobie, jak to możliwe, że oni nie zauważają tego Mesjasza w tym słowie, które czytają. Przecież jest tak wiele proroctw, które zapowiedziały przyjście Mesjasza, one doskonale, precyzyjnie zostały wypełnione. I wpadła mi w ucho taka odpowiedź, która bardzo otworzyła moje oczy. Otóż ktoś powiedział, my nie przyjmujemy Mesjasza, dlatego że kiedy on przyszedł, to wcale nie przyniósł pokoju. A przecież Biblia mówi, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to przyniesie pokój. I zacząłem sobie myśleć o historii Izraela. Oczywiście my będziemy znajdować fragmenty Pisma Świętego, które dadzą nam odpowiedź. Dlaczego tak się działo, że tyle ucierpieli przez całe wieki? No przecież powiedzieli, krew Jego na nas i na dzieci nasze. I to wszystko się stało. Ale znowu z ich perspektywy, bo łatwo jest nam coś mówić o kimś, kiedy my sobie siedzimy tutaj. Urodziliśmy się w takim kraju i w takich czasach. Natomiast z perspektywy tego narodu, kiedy oni patrzą na swoją historię, to od samego początku chrześcijanie, i wiecie, oni nie wnikają w co dokładnie ci chrześcijanie wierzą. Chrześcijanie to są ci od Chrystusa, Jezusa, Jeszui i to oni nam przystąpili. Te wszystkie wieki zadawali te wszystkie cierpienia. To wyprawy krzyżowe, to oni. Te wszystkie wypędzenia, to oni. Holokaust w XX wieku, to przecież chrześcijanie zrobili. My możemy mówić, ale to, wiecie, to tacy chrześcijanie, którzy może nie przestrzegali tam wszystkiego. Gdzie my możemy tłumaczyć, a ich obraz chrześcijaństwa będzie właśnie taki. To są chrześcijanie i oni robią takie rzeczy. A to jeszcze nie koniec, bo chrześcijanie to ci, którzy biegają z tymi wszystkimi drewnianymi krzyżami po Via Dolorosa i każdy Żyd, który gdzieś tam się przewija przez Jerozolimę, to jeszcze ma okazję zobaczyć kolejny obraz chrześcijaństwa. Chrześcijanie z krzyżami, świecami, na kolanach, żeby uwielbić swoje drewniane i kamienne figury. I to ma być Mesjasz? I to ma być jakaś religia od Boga? Przecież to jest nonsens. Tutaj się nic nie zgadza. Taki obraz chrześcijaństwa widzą Żydzi i mówią, że to nie ma się w ogóle co pochylać nad tym. Nie ma się co zastanawiać. Nie ma co wnikać w teologię. A jesteś chrześcijaninem? Nie, no to szkoda czasu, żeby z tobą rozmawiać. My wiemy, kim są chrześcijanie. Często to,
kim jesteśmy, jak żyjemy, jak się zachowujemy, jak wygląda nasz Kościół, co robi nasz Kościół. I mówiąc nasz Kościół, mam na myśli Kościół chrześcijański, to daje obraz innym ludziom o tym, kim są chrześcijanie i kim jest ten Jezus, w którego oni wierzą. Większość ludzi nawet nie wniknie w nauki, zasady, w to, co głoszą ci chrześcijanie. Wystarczy, że zobaczą ich życie, wystarczy, że spojrzą, jak wygląda jego twarz. I to będzie już jakiś obraz, czym jest chrześcijaństwo. Wspominałem o tym obrazie biegających po Jerozolimie chrześcijan z krzyżami, kłaniających się przed obrazami i posągami. To jest wielkim zgorszeniem dla Żydów, którzy przecież mają przykazanie dekalogu. No i my jako adwentyści też mówimy, mamy je tak często z wielką satysfakcją i ja również wielokrotnie i wciąż, tak żeby przykuć uwagę, bo często, żeby z kimś zacząć rozmawiać, to trzeba pokazać, że nie wszystko, co wydaje się, że jest takie poukładane, takim jest. I myślę, że właśnie przykazanie dekalogu związane z oddawaniem pokłonów i czci obrazom i posągom jest takim dobrym momentem, takim logicznym bardzo. To drugie przykazanie dekalogu znajdziemy w Księdze Wyjścia, w 20 rozdziale, wiersze od 4. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył. No i zaraz jako adwentyści zaczynamy tłumaczyć. To przykazanie zostało wyrzucone z dekalogu. Gdzieś tam w pierwszych wiekach chrześcijaństwa od 3 do 8 była wielka batalia właśnie o tą sprawę. A żeby było 10, bo dekalog to musi być 10 słów, 10 przykazań, to ostatnie przykazanie podzielono na pół i dlatego mamy ani żadnej rzeczy, która jego jest. I mówimy, 1-0. I właściwie można już zakończyć ten pojedynek teologiczny, bo tutaj już nie ma co więcej dodać i sprawa jest jasna. A my jako adwentyści czujemy się bardzo usatysfakcjonowani, że i bardzo słusznie, że przestrzegamy tego przykazania, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewną głębię. I nie jest to gdzieś zasłyszane. Jest to taka moja osobista refleksja, kiedy czytając to przykazanie i przechodząc przez nie właśnie z tą satysfakcją, moje myśli pobiegły w pewną stronę. Bo przykazanie zabrania tworzenia obrazów, posągów i nie chodzi o to, żeby w ogóle nie można było nic namalować. Nawet tak sobie czasem myślę, może fajnie jakby gdzieś w kościele mógł być obraz Mojżesza z przykazaniami. I nie żeby oddawać mu cześć i pokłony, bo właśnie tego zabrania przykazanie, ale dlaczego by nie powiesić obrazu Mojżesza z przykazaniami? Albo może jakiejś innej historii biblijnej? No ale cóż, taki nasz styl, że nie mamy Mojżesza z przykazaniami. Niemniej przykazanie zabrania tworzenia obrazów, posągów i oddawania im czci. Tymczasem my jako chrześcijanie przez całe wieki, bardzo lubię historię chrześcijaństwa, mieliśmy pewną tendencję i chyba wciąż mamy do tworzenia pewnego obrazu Kościoła. Jak powinien wyglądać Kościół? W różnych momentach mówiliśmy, Kościół musi wyglądać tak. I nie tylko chodzi o jakąś formę i liturgię, ale to wszystko, co działo się w ramach Kościoła, jego forma ewangelizacji, tego, jak zachowujemy się w Kościele, to również w pewien sposób tworzy obraz Pana Boga. Bo jeżeli ktoś przychodzi na nasze nabożeństwo, jeżeli ktoś włącza w dzisiejszych czasach internet i ogląda nas i patrzy na nas, jak my wyglądamy, jak jesteśmy ubrani, jak śpiewamy, jak się zachowujemy, no ma jakiś obraz, czym jest to chrześcijaństwo. I może powiedzieć, o, to bardzo sympatyczni, uśmiechnięci ludzie. Albo może powiedzieć, czemu oni tacy smutni? Co im się stało? Czy oni są chorzy? Jaki obraz chrześcijaństwa tworzyliśmy w przeszłości i co to znaczy dla nas dzisiaj? Albo co może znaczyć? Pierwotne chrześcijaństwo, to jest to idealne, do którego wszyscy mówią, że wracamy, że chcielibyśmy, żeby właśnie taki był Kościół, gdzie wszyscy się kochają, gdzie
spędzamy czas na modlitwie i studium słowa i opowiadamy o Chrystusie, nie bacząc na cenę. Idealny obraz, piękny, wzór do naśladowania, bez zastrzeżeń. Ale kiedy idziemy dalej, pojawiają się pewne nowe tendencje. I nawet tutaj celowo pominę teologię, że w historii chrześcijaństwa zmieniała się teologia. Ale to, jak Kościół wyglądał, kiedy ktoś przychodził z zewnątrz. Kolejnym etapem byli święci, którzy zaczęli się pojawiać. Święci ludzie, którzy poświęcali się do końca, żeby być bliżej Pana Boga. I tak z takich dwóch klasyków, których sobie przygotowałem i o których chyba wszyscy wiedzą, ale oni tak w naprawdę ciekawy i nawet trochę humorystyczny sposób, albo przerażający, taki czarny humor, pokazywali obraz Kościoła. Jednym z nich był Szymon Słupnik, który, żeby być bliżej Pana Boga, zamieszkał na kilkunastometrowym słupie, żeby oddzielić się od trosk i problemów tego świata i wszelkich pokus, zamieszkał wysoko, żeby być bliżej Pana Boga i z dala od złego świata. Pierwsza myśl, o, jakie wielkie poświęcenie. Ale to nie jest chrześcijaństwo w takim biblijnym wymiarze i obrazie. Już nie mówiąc o takich zwykłych trudnościach, skąd ten człowiek brał jedzenie, a co z higieną. Ale był długi okres czasu, kiedy to był model chrześcijanina. Tak należało się poświęcić, tak należało żyć. Albo zamknąć się gdzieś pod schodami, jak święty Aleksy, który będąc bogatym człowiekiem, zamieszkał pod schodami, tam wylewano na niego pomyje, a on to znosił w pokorze i wszyscy powiedzieli, to jest święty człowiek. Tak powinien wyglądać chrześcijanin. A później przychodzą wieki średnie. Ciemne, średniowiecze, gdzie Biblia nie była czytana, gdzie chrześcijaństwo było w swoim naprawdę bardzo trudnym momencie. Ale co ciekawe, tylko wtedy, jedyny raz w historii chrześcijaństwa, powstała prawdziwie religijna muzyka. Tylko w średniowieczu chorały gregoriańskie, które były śpiewane w klasztorach, i to jest kolejny obraz Kościoła, klasztory, biczowania i różne inne umartwiania. Takie chrześcijaństwo. Znowu, ktoś przychodzi do takiego kościoła w tamtym czasie i mówi, o, to tacy są chrześcijanie, taki jest Pan Bóg. Biczują się gdzieś tam na kolanach, gdzieś tam długie pielgrzymki. No ale chorały gregoriańskie to była jedyna muzyka w historii całego kościoła chrześcijańskiego, która powstała w kościele. Ja nie jestem od muzyki, ale powtarzam, co słyszałem od pewnego profesora, który się zajmuje w kościele muzyką. Każda inna muzyka w każdych kolejnych wiekach była zapożyczona z dominującej w obecnym albo chwilę wcześniej czasie. I tak na przykład Warownym Grodem, jedna z takich tradycyjnych protestanckich pieśni, to melodia, która pobrzmiewała sobie w karczmach. A słowa mają rzeczywiście chrześcijańskie. Jeden z moich przyjaciół, który niedawno dołączył do kościoła adwentystów, mówi, tacy naprawdę fajni ludzie. Dzisiaj mówi to jakby o sobie, ale mówi, kiedy przyszedłem pierwszy raz, tak sobie pomyślałem, ale taka ciekawa westernowa muzyka u nich jest, no. Dlatego, że większość naszych hymnów powstawała w Ameryce, gdzie no, te brzmienia były aktualnie obowiązującymi. Dzisiaj dla nas to jest klasyka. A znowu mówiąc o klasyce czy muzyce klasycznej, kiedy ta muzyka pojawiła się w historii, to w kościołach powiedziano, że to jest muzyka od diabła. A my dzisiaj muzykę klasyczną włączamy, żeby wprowadzić się w jakimś tam spokojny, duchowy nastrój, zanim rozpocznie się nabożeństwo, no to muzykę klasyczną włączymy. Zobaczcie, w różnym czasie pojawiali się ludzie, którzy mówili, to tak musi być. Dokładnie tak. Wszystko, co jest lekko obok, to nie tak. Nie powinno tak być. Nie może tak być. Jest od diabła.
Reformacja. Oczywiście kojarzy nam się bardzo dobrze, bo wreszcie Biblia wypłynęła na światło dzienne. Wreszcie ludzie wzięli ją do rąk, zaczęli czytać. Prawda o usprawiedliwieniu, jak jesteśmy zbawieni. Szeroko rozeszła się po całej Europie i świecie. Ale czasy reformacji to czasy wojen. Tak wiele milionów ludzi zginęło w wojnach pomiędzy armiami katolickimi a armiami protestanckimi. To wciąż było chrześcijaństwo, które było w drodze, które wcale nie było idealne. To czasy dysput i polemik teologicznych, gdzie naprawdę nie przebierano w słowach i walono między oczy. No, niektórzy i wciąż dzisiaj mówią, że tak jak się dobrze przywali taką prawdą, to właśnie tak trzeba powiedzieć, jak jest. Być może trochę odnajdujemy siebie i swoich preferencji w tych różnych czasach, w różnych okresach historycznych. Dzisiaj Kościół też jest oczywiście inny. Mówiąc o Kościele, nie mówię o Kościele w Podkowie Leśnej, Kościele Adwentystów, tylko generalnie chrześcijaństwie w dzisiejszym czasie. Jedni mówią, chrześcijaństwo to powinno być właśnie takie siedź cicho, nie uśmiechaj się trochę tam czasem jakimś batem, dużo ulotek, bardzo poważnie i żadnej tutaj radości. Taka jedna skrajność, być może trochę przerysowana, ale niektórzy mają te tendencje. A druga z kolei tendencja i druga strona to jest taka, słuchaj, Kościół to jest miejsce, gdzie masz przyjść, masz się dobrze czuć. Tutaj to jest miejsce odczucia. Czujesz Pana Boga? Jak nie, to troszeczkę głośniej zagramy, to może troszeczkę pofalujemy i wtedy czujesz Pana Boga? Pan Bóg to nie jest odczucia, to nie jest łąka z kwiatami ani perfumeria, żebyśmy mieli Pana Boga tutaj odczuwać. A Kościół to nie jest miejsce dobrej zabawy. Kościół ma być miejscem, gdzie refleksja płynąca ze Słowa Bożego, z naszych doświadczeń chrześcijańskich, ma sprawiać, że stajemy się coraz bardziej podobni do Pana Jezusa. I to jest miejsce, a Pan Bóg nie jest tym, który sprawia, że się czujemy fantastycznie i nie chorujemy i w ogóle życie chrześcijanina to jest luks. Ale w naszych czasach taki obraz chrześcijaństwa czasem jest kreowany. Wszyscy się uśmiechamy, falujemy, jest super. Tworzymy obraz Boga, tego jak się zachowujemy, tego jak żyjemy, tego jak wyglądają nasze kościoły. A jak jest? Zamiast rozdawania majątków, jak w pierwotnym chrześcijaństwie, gromadzimy. I mówię tutaj w liczbie mnogiej, dlatego że widzę, że jest to również moim problemem. I wszystko to, co mówię, jest moją obserwacją mojej również niedoskonałości. Też jestem częścią tego Kościoła. Kiedyś chrześcijanie byli prześladowani i zabijani, a mimo to szli z Ewangelią. A dzisiaj tak łatwo się obrażamy, kiedy nawet nie trzeba wiele powiedzieć. Wystarczy, że się ktoś może źle popatrzy. A jak powie, jaka zniewaga? Kiedyś gotowi byli pójść na krańce świata, głosząc Ewangelię. A my dzisiaj zaszywamy się w naszych wygodnych domach, albo w wygodnych kościołach. I czekamy, aż ktoś się pojawi. Kiedyś chrześcijanie byli oddzieleni od świata. Tak bardzo inni, tak bardzo należący do Bożego Królestwa. A dzisiaj nieraz tak trudno rozróżnić. Gotowi na prześladowania, na cierpienia, na wyrzeczenia. Gotowi oddać wszystko. A dzisiaj? O, akurat dzisiaj może
wielkim wyrzeczeniem dla niektórych będzie nieobejrzenie meczu reprezentacji, bo jest dzień sobotni i chcemy go poświęcić na refleksję i naszą relację z Panem Bogiem. Może ktoś się poczuje męczennikiem, że nie obejrzy dzisiaj meczu. Chciałbym zwrócić uwagę na jeden element Kościoła, który chciałbym, żeby mógł być lepszy. Często, kiedy chcemy poczuć się lepiej, to się porównujemy z innymi. My jako Kościół, kiedy chcemy poczuć się lepiej, no to też możemy sobie kogoś znaleźć. Bardzo często porównujemy się ze starożytnym Izraelem. No i mówimy, oni tacy byli, no. A Pan Bóg do nich tak wyraźnie mówił, a oni tacy byli nieposłuszni. Ale jest jeden niezwykły element ze starożytnego Izraela, który tak bardzo chciałbym w jeszcze większym stopniu, żeby był obecny w naszym Kościele. Często tak bardzo pomijany. Chciałbym powiedzieć choć troszkę o miastach schronienia. Będzie krótko, ja tutaj mam tego więcej, ale patrząc na czas i temperaturę, to będzie streszczenie. Amen. Miasta schronienia. Kiedy Izrael wchodził do ziemi obiecanej, Pan Bóg kazał wyznaczyć 3 miasta po jednej stronie Jordanu i 3 miasta po drugiej stronie Jordanu. To by miały być miasta, gdzie może schronić się człowiek, który nieumyślnie popełnił morderstwo. Znajdujemy ten opis w 4 Księdze Mojżesza, w Księdze Liczb, 35 rozdział. Przeczytam kilka tekstów. Wyznaczcie sobie niektóre miasta, aby były dla was miastami schronienia. Dokąd będzie mógł schronić się zabójca, który zabił człowieka nieumyślnie? I będą one dla was miastami schronienia przed mścicielem, aby zabójca nie zginął, dopóki nie stanie przed zborem na sąd. Z miast, które oddacie, 6 będzie dla was miejscem schronienia. 3 z nich dacie za Jordanem, a 3 miasta dacie w ziemi kananejskiej. Będą one miastami schronienia. Tych 6 miast będzie miejscem schronienia dla synów izraelskich, dla obcych przybyszów i dla osadników pośród was, aby mógł tam zbiec każdy, kto zabił człowieka nieumyślnie. Wielkie przestępstwo, zabójstwo. Ale czasem mogło się to zdarzyć bez jakiegoś zamiaru. I żeby człowiek mógł ratować swoje życie, miał miejsce, gdzie mógł uciekać. Drogi do tych miast miały być zawsze zadbane, miały być łatwe do przejścia, tak żeby ktoś w ciągu jednego dnia mógł tam dotrzeć, bez zatrzymywania się. To było miasto, które sprawiało, że mógł tam żyć bezpiecznie. Sama idea tych miast była kolejnym obrazem starotestamentowym na Chrystusa. Że Chrystus jest naszym schronieniem i cokolwiek zrobiłeś, możesz przyjść do Niego, a On ciebie schroni. Nikt, żaden mściciel nie będzie cię mógł dosięgnąć. Żadne konsekwencje nie dosięgną cię. A dlaczego mówię o tym i to w kontekście Kościoła? Jako Kościół mamy swoje dobre standardy. One są ważne. Patrzymy na życie nas, jak jesteśmy. Chcielibyśmy, żeby ten Kościół wyglądał naprawdę na miarę Pana Boga i żeby nasze zachowania były na miarę Jego. Ale co się dzieje, kiedy komuś powinie się noga? Kiedy ktoś gdzieś zbłądzi? I ja teraz pominę tą kwestię świadomie czy nieświadomie, bo to jest naprawdę bardzo względne, na ile ktoś zrobił coś świadomie. Ale za każdym razem, kiedy ktoś chciał wrócić, w Izraelu było miejsce i był sposób, kiedy zrobił nawet coś najgorszego, mógł wrócić. I to jest takim moim pięknym obrazem, takim wyzwaniem dla nas jako Kościoła, tutaj w Podkowie Leśnej, czy gdziekolwiek jest Kościół, żeby nasze kościoły, nasze zbory mogły być takimi miastami ucieczki. Żeby to było miejsce, gdzie cokolwiek się stało w życiu człowieka, jakkolwiek by narozrabiał, jeżeli chce wrócić, to my jesteśmy gotowi go przyjąć. Te miasta
były miastami lewickimi, czyli miastami, gdzie mieszkali kapłani. Ktoś, kto mógł się zająć takim człowiekiem. Życzliwie. I to jest jeden z takich elementów obrazu, bo my jako Kościół tworzymy obraz Pana Boga, jaki ten Pan Bóg jest. I uważam, że to jest tak ważny punkt, tak ważny odblask Bożego charakteru, tak jak Pan Bóg nas przyjmuje. Tak, żebyśmy my jako zbory mogli być takim miejscem, które gdzie kiedy ktoś przyjdzie, nawet jeżeli narozrabiał, nawet jeżeli dokładnie wiemy, co zrobił, to powiemy, jak bardzo się cieszę, że jesteś. I takie moje wyzwanie dla was dzisiaj. Być może Duch Święty już położył jakąś osobę na waszym sercu. Może pomyśleliście, kiedy zacząłem mówić o tych, którzy narozrabiali i dzisiaj ich nie ma, a może czuliby się niezręcznie, gdyby tutaj przyszli, bo zaraz ktoś by podszedł i pytał, za dużo pytał. Może macie takie osoby, których dzisiaj brakuje. Zadzwońcie do nich po południu. Powiedzcie, że naprawdę chętnie byśmy ich zobaczyli. I nie będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzyło. Ale przyjmiemy ich na nowo. Damy im szansę. Tak jak Pan Bóg nam daje szansę wielokrotnie. Czasem jedne grzechy widać lepiej, inne widać gorzej. Aby ten charakter Pana Jezusa, który nas przyjmuje i daje kolejne szanse, był jeszcze lepiej widoczny w naszym Kościele. Aby jeżeli ktokolwiek spojrzy na Kościół i będzie chciał zobaczyć Boga, który stoi za tym Kościołem, którego ten Kościół uwielbia, żeby mógł zobaczyć, że ten Pan Bóg jest Bogiem ludzi, którzy są życzliwi i łaskawi. Ale również wierzę ludzi uśmiechniętych, zadowolonych, pełnych wdzięczności za zbawienie. Zatem też mój taki apel, być może wydaje się, że drobny i na końcu powinno się powiedzieć coś bardziej ważnego, ale kiedy śpiewamy pieśni, kiedy jesteśmy na nabożeństwie, to jest najlepszy moment całego tygodnia. Żeby to wyrazić na naszych twarzach, że nasze serca się cieszą i są wdzięczne Jezusowi za cudowne zbawienie. I Jemu niech będzie chwała. Amen.